Dziś chciałbym poruszyć kwestię wymowy czterech słów. Uważam, że wymowa ich jest jednym z bardziej rażących błędów popełnianych przez Polaków uczących się i używających języka angielskiego. Powszechna wieloletnia nieprawidłowa wymowa tych słów spowodowała niejako zakorzenienie się tych błędów na stałe zarówno w salach wykładowych, mediach oraz w codziennym użyciu. Aby poznać prawidłową wymowę tych słów, wystarczy mieć kontakt z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, oglądać filmy w języku oryginalnym lub zapoznać się ze znaczeniami symboliki fonetycznej wyjaśniającymi właściwą wymowę w słowniku. Zanim przejdziemy do interesujących nas słów z tytułu, przyjrzyjmy się tym słowom wraz z fonetycznym zapisem ich wymowy. Cat, family, fact, passion, asteroid, cat, family, fact, passion, asteroid. Teraz spójrzmy na cztery słowa, które są głównym tematem tego filmu. Tutaj podobnie. Obok słowa znajduje się fonetyczny zapis wymowy. Black, fashion, back, challenge, black, fashion, back, challenge. Tak samo jak poprzednio, zapis dźwięku fonetycznego o symbolu znaczonym czerwonym kolorem czytamy jako a, a. W słownikach znajdują się informacje o sposobie wymowy danego słowa. Stosuje się do tego specjalnych symboli fonetycznych. Omawiane dziś słowa wymawiane są przy użyciu dźwięku a, nie e, gdyż zastosowano w nich symbol fonetyczny a, nie e. Jeśli chcielibyście poszerzyć swoją wiedzę na temat wymowy symbolu fonetycznego a, zachęcam do wpisania w YouTube hasła VAE. Wówczas jeszcze bardziej będziecie mogli zgłębić tę problematykę. Jeśli podobał się Wam film, kliknijcie przycisk kciuki i subskrybuj. Dzięki za uwagę.